funkcjonuje takie pojęcie w psychologii twórczości jak horror emocjonalny i to chodzi o to, że podczas procesu twórczego doświadcza się bardzo silnych emocji i bardzo zmiennych. Wytrwałość to jest coś takiego, że osoba kontynuuje swoje działania twórcze, nawet jeśli one na tym etapie jeszcze nie są doceniane, jeśli nie są dobrze odbierane przez otoczenie. Przyjmuje się dzisiaj, że każdy ma jakiś potencjał twórczy, z tym, że u niektórych ten potencjał twórczy jest niższy, u innych przeciętny, u innych wyższy. I na pewno ten potencjał twórczy można rozwijać, można go wspierać, można go stymulować. Najnowsze badania mówią o tym, że nie można łączyć twórczości z inteligencją, to znaczy to są dwie zupełnie różne dyspozycje, to są dwie zupełnie różne właściwości. W twórczości wpisane są dwa elementy, jest nowość i jest wartościowość. Czasami gospodyni domowa jest bardziej twórcza od poety. Adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości Uniwersytetu Marii Kirk-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk humanistycznych, psycholog, nauczycielka akademicka, autorka i współautorka książek oraz publikacji naukowych z dziedziny m.in. psychologii twórczości, osobowości, wartości oraz religijności. I jakości życia. I jakości życia. Przed Wami Anna Tychmanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, Pani doktor, serdecznie w podcaście Ty tu tworzysz. Jest mi bardzo miło, że zgodziła się Pani na tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Zacznę może grubo. Uważa się Pani za kreatywną osobę? Myślę, że w niektórych aspektach tak. Myślę, że bardziej jeśli chodzi o codzienność, radzenie sobie z takimi wyzwaniami codzienności, czy takimi różnymi nieoczekiwanymi sytuacjami, które się trafiają, że uważam, że w tym obszarze kreatywność potrzebna jest bardzo. Też jestem rodzicem i przy wychowywaniu dziecka z kreatywności i takiego właśnie elastycznego podejścia i takiej wielkości wymiarowej perspektywy na pewno byłoby trudniej. I mi, i temu dziecku. Tak, a w skali od 1 do 10 to na ile się pani ocenia? Myślę, że na 7. Na tym etapie mojego życia, nie? Tak. No, gdzieś czytałem, że podobno 80% dorosłych ludzi nie opisuje siebie w kategoriach, że są kreatywni, czyli uważają, że nie są. Ja myślę, że to też jest dużo bardziej złożony problem i że on wynika z tego, jak twórczość była traktowana na przykład w procesie edukacji. Myślę, że wiele osób jest zniechęcone do twórczości, dlatego że też tak rozumieją bardzo wąsko i na przykład utożsamia z twórczością artystyczną. I w większości szkół, do których chodziliśmy, pewnie było tak, że twórczość plastyczna, muzyczna była oceniana. W związku z tym myślę, że część osób mogło mieć takie poczucie, że nie może w pełni wyrażać siebie, swoich uczuć, czy swojego temperamentu, czy osobowości, tego jacy są, kim są, tylko muszą w jakiś sposób odpowiadać oczekiwaniom nauczyciela. I myślę, że tak jest na przykład w pracach plastycznych, gdzie są jakieś kryteria, jest jakiś kanon, trzeba się wstrzelić. Przypominają mi się wystawy w przedszkolach. Być może one już teraz wyglądają inaczej i mam nadzieję, że to się zmienia, ale u osób, które teraz są dorosłe i chodziły do przedszkola czy do szkół, często było tak, że wystawa prac plastycznych wyglądała niemal jak kopię tego samego pomysłu. Nie bardzo była przestrzeń na to, żeby wyrażać siebie. W związku z tym po pierwsze kreatywność czy twórczość właśnie kojarzona tylko z taką twórczością artystyczną, bo dzisiaj się rozumie dużo szerzej. Ale jeśli w takim powszechnym odbiorze jest ona kojarzona tylko z twórczością artystyczną, to może kojarzyć się z tym, że trzeba malować ładnie. Nieprawdziwie, nie tak jak się czuje, tylko ładnie, tak żeby to się podobało nauczycielowi. Podobnie myślę jest z twórczością muzyczną, że często ona była realizowana na zasadzie odtwórczości, a nie tworzenia czegoś nowego. I dlatego dorośli ludzie mogą nie mieć takiego przekonania, że są twórcze. Poza tym badania tak wskazują, ale myślę, że obserwacje codzienne też wskazują na to, że czymś, co bardzo mocno hamuje twórczość, jest ocena.
I w szkole to mogła być ocena nauczyciela, wiedząc, że jesteśmy oceniani, potem już w dorosłym życiu mamy opory, żeby tworzyć dla siebie i żeby robić to spontanicznie, żeby robić to z przyjemnością. Potem też możemy mieć takie poczucie, że to, co robimy, może być oceniane przez innych. I też tutaj dochodzi taki element wstydu społecznego. Wiele osób wstydzi się na przykład śpiewać przy swoich znajomych, jeśli ma takie przekonanie, że mają niedoskonały głos. A przecież tutaj nie chodzi o to, żeby śpiewać pięknie, tylko żeby wyrażać swoje emocje i żeby wyrażać siebie. Ale myślę, że to może wynikać właśnie z takiego lęku przed oceną i z tego, że ludzie byli przekonani, że tworząc muszą wpasować się w jakiś kanon. Wydaje mi się również, że część osób nie ma takiego przekonania, że twórczością jest również twórczość codzienna. Tak jak Maslow twierdził, psycholog, który był twórcą psychologii humanistycznej, że czasami gospodyni domowa jest bardziej twórcza od poety. Że my w takiej codzienności też jesteśmy twórczy, jeśli na przykład wymyślamy niekonwencjonalne rozwiązania. Albo jeśli tworzymy coś po raz pierwszy i to jest coś dla nas zupełnie nowego. Pomimo, że to niekoniecznie musi być obiektywnie pierwsze, natomiast ważne, że my to sami dla siebie robimy pierwszy raz, powiedzmy. Tak, stąd takie jest rozróżnienie w psychologii na twórczość obiektywną i subiektywną. Obiektywna jest wtedy, jeżeli to jest nowe w ogóle, to co pan powiedział. Natomiast subiektywna, jeżeli to jest coś nowego dla nas. I w zasadzie ta twórczość subiektywna to jest taka twórczość codzienna i to jest twórczość, z którą mamy do czynienia. Ona jest równie wartościowa jak twórczość obiektywna, ona też jest bardziej powszechna niż twórczość obiektywna. A być może jest taka trochę niedoceniana, nie? Ludziom się wydaje, że twórczość... Kreatywność przez małe k, tak, czyli twórczość przez małe t. Tak, twórczość przez małe t. Twórczość przez małe t. Dobrze. I teraz tak, ja wrócę jeszcze do tej tak jakby niskiej oceny, samooceny kreatywnej wśród dorosłych, bo łatwo się to zwala na szkołę. Nie? Jest takie, że szkoła zabija kreatywność. Ale teraz pytanie, czy rzeczywiście tylko to, czy może faktycznie dzieje się coś takiego w rozwoju człowieka, że ta kreatywność spada, bo no nie mamy grupy kontrolnej powiedzmy u nas, bo wszyscy podlegają obowiązkowi szkolnemu, ale czy jest coś takiego, że z wiekiem jednak to się zmienia? Ja myślę, że tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o szkołę, rzeczywiście często się mówi o tym, że szkoła, system szkolny, sposób sprawdzania wiedzy, ocenianie, że te wszystkie elementy mogą nie tyle zabijać, ile hamować kreatywność, czy blokować ją. Z tym, że też warto podkreślić, że to się zmienia, że dzisiaj jest tak, że być może też wskutek edukacji nauczycieli, też takiego ogólnego klimatu, czegoś, co się nazywa zeitgeistem, że daje się przestrzeń większą uczniom do tego, żeby właśnie wyrażali siebie. I rzeczywiście nawet w takich zwykłych szkołach publicznych spotykam się z tym, że daje się tą przestrzeń do twórczości bez oceniania i bez takiej konieczności, żeby to było estetyczne, czy wpasowywało się w oczekiwania nauczyciela, ale daje to możliwość wyrażania siebie, więc to się też zmienia. Drugą rzeczą, o którą pan pytał, czyli taki rozwojowy aspekt twórczości, rzeczywiście tak jest, że są takie etapy w naszym życiu, kiedy my jesteśmy mniej twórczy i jest to związane ze specyfiką rozwojową, ale też z tym, jak my funkcjonujemy w społeczności. Czymś, co blokuje twórczość, jest konformizm, czyli taka chęć dostosowania się do grupy, żeby być przez tę grupę zaakceptowanym. I są takie etapy w życiu człowieka, gdzie jesteśmy bardziej konformistyczni, właśnie dlatego, że jesteśmy w takiej sytuacji, która tego konformizmu od nas niejako wymaga. I takim momentem jest na przykład rozpoczęcie szkoły, kiedy trzeba wpasować się w pewne zasady, które są nowe dla dziecka, w pewne normy. To jest tak, że dziecko, które wcześniej było w przedszkolu i był czas na zabawę, był czas na posiłek, był czas na spacer, ale to było takie dosyć luźne. Natomiast tutaj w szkole te zasady są dużo bardziej sztywne. Jest dzwonek, trzeba wyjść do klasy. Ale też jest coś takiego jak potrzeba tej przynależności rówieśniczej, też. Nie? I to też chyba ma swoje znaczenie. Tak, oczywiście, że tak. Więc oprócz tego, że dziecko musi dostosować się do zasad i dużo energii i wysiłku, trzeba wpasować w to, żeby rzeczywiście do tych nowych dla tego dziecka zasad się dostosować. To jeszcze jest ten element, że zwykle w szkole i spotyka się nową grupę rówieśniczą, ale też jest
nauczyciel i nauczyciel na tym etapie życia dziecka, często jest jeszcze osobą znaczącą. Jest kimś ważnym. Jakimś autorytetem. Tak, tak, jakimś rodzajem autorytetu. I dziecko, chcąc wpasować się do grupy, być przez tę grupę zaakceptowanym, być lubianym, ale też być docenionym przez nauczyciela, zachowuje się konformistycznie i to jest wpisywane w funkcjonowanie rozwojowe. I to jest taki pierwszy etap wskazywany przez psychologów twórczości, gdzie spada wskaźnik twórczości właśnie dlatego, że chcemy dostosować się do grupy. W takiej bardzo klasycznej literaturze, dzisiaj może trochę mniej się o tym wspomina, jest coś takiego jak kryzys czwartej klasy, czyli ten moment przejścia z nauczania wczesnoszkolnego w klasach 1-3, gdzie był jeden nauczyciel, do klasy czwartej. Tak, zintegrowanego, gdzie w klasie czwartej jest wielu nauczycieli, dużo więcej przedmiotów. Często też jest tak, że może się zmienić grupa rówieśnicza, bo po trzeciej klasie część uczniów zmienia szkołę. I tutaj jest spadek twórczości właśnie dlatego, że znowu środowisko, otoczenie, wyzwania życia wymagają od dziecka tego, żeby było bardziej dostosowane do norm, zasad, przekonań, zachowań panujących w grupie. Właśnie po to, żeby się odnaleźć w tej grupie, żeby być zaakceptowanym. I potem też jeszcze wskazuje się ten etap, za każdym razem, kiedy wchodzimy w coś nowego i chcemy być zaakceptowanym przez grupę. Zaczynamy szkołę średnią, zaczynamy studia, zaczynamy pracę i wtedy też ten poziom twórczości może się obniżyć. Mhm. Bo znowu wchodzimy w nową grupę i chcemy być przez nią zaakceptowani i wtedy możemy dostosowywać swoje poglądy, zachowania, przekonania do poglądów, zachowań i przekonań grupy. Czyli takie kryzysy małe. Tak, to się nazywa właśnie kryzysami w twórczości. Psychologia umie mierzyć inteligencję już, tak? Wiadomo też, że różne rodzaje są. A jak to z kreatywnością? Jak się mierzy kreatywność? Jak psychologia mierzy? Czy w ogóle mierzy kreatywność? Mierzy. Mierzy kreatywność i są różne strategie pomiaru kreatywności. Są narzędzia kwestionariuszowe, gdzie na zasadzie samooceny osoba opisuje, jak sobie radzi w różnych sytuacjach, jak postrzega różne sytuacje i na tej podstawie można określić coś, co nazywamy nasileniem postawy twórczej. Postawy twórczej, czyli takiej ogólnej tendencji do tego, żeby myśleć, działać w sposób twórczy. I można badać kwestionariuszowo. Oprócz badań kwestionariuszowych też są takie zadania bardzo ciekawe, gdzie są takie fragmenty rysunków i osoba badana ma te fragmenty rysunków dokończyć. I im bardziej jej pomysły są nietypowe, nieschematyczne, zaskakujące, ciekawe, tym osoba jest bardziej twórcza. Tam są oczywiście określone kryteria, które bierze się pod uwagę i które się ocenia, ale to są takie dwie grupy, czyli albo osoba opisuje siebie, odpowiada na pytania, zaznacza określone odpowiedzi, albo dostaje zadanie do wykonania i ma wykonać coś i na tej podstawie właśnie, na podstawie tego rysunku, na podstawie jej pracy, biorąc pod uwagę określone kryteria, można ocenić kreatywność. Także psychologia sobie radzi z oceną kreatywności też. I ten rozkład kreatywności jakoś jest podobny do rozkładu inteligencji w populacji, powiedzmy? Ludzie mają różny poziom kreatywności. To też na pewno zależy od wieku, bo to jak mówimy, są te kryzysy kreatywności na różnych etapach wieku, ale też jest tak, że znowu są dwa podejścia w psychologii. Jedno podejście informuje o tym, że twórczy są tylko niektórzy ludzie. To jest podejście elitarne, że tylko niektórzy ludzie są twórczy, tworzą wielkie rzeczy, natomiast cała reszta twórcza nie jest. Ale w psychologii najczęściej przyjmuje się podejście egalitarne, czyli takie, że każdy z nas jest twórczy, ale w niejednakowym stopniu. Przyjmuje się dzisiaj, że każdy ma jakiś potencjał twórczy, z tym, że u niektórych ten potencjał twórczy jest niższy, u innych przeciętny, u innych wyższy. I na pewno ten potencjał twórczy można rozwijać, można go wspierać, można go stymulować. Więc my się różnimy poziomem twórczości, ale dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że mamy jakieś dyspozycje kreatywne, jakiś taki zestaw cech, który sprawia, że niektórym ludziom łatwiej jest być twórczym, to oprócz tego też są warsztaty twórczości czy treningi twórczości, różne sposoby na to, żeby ten poziom kreatywności podnieść. Tak, właśnie też mam zapisane o tej elitarności kontra egalitarności gdzieś tam pytanie.
ale zapytam o relacje właśnie między inteligencją jeszcze a kreatywnością. Czy one są powiązane? Czy jedno jest warunkiem dla drugiego? Czy to zupełnie rozłączne jest? To też zależy od tego, kto bada i kto ocenia. Jest popularne w psychologii, popularna tak zwana hipoteza progu, która mówi o tym, że do pewnego poziomu inteligencji, czyli do ilorazu inteligencji około 120, wraz z poziomem inteligencji wzrasta też poziom kreatywności. Natomiast powyżej tego poziomu, czyli ilorazu inteligencji wynoszącego 120, może być różnie. To znaczy niektóre osoby bardzo inteligentne są również bardzo twórcze, a inne, mimo tego, że są bardzo inteligentne, są raczej odtwórcze, reproduktywne. To jest hipoteza progu. Potem tę hipotezę progu podważano i takie najnowsze badania mówią o tym, że nie można łączyć twórczości z inteligencją, to znaczy to są dwie zupełnie różne dyspozycje, to są dwie zupełnie różne właściwości. I są osoby, które są twórcze i inteligentne, są osoby, które są twórcze i nieinteligentne, są takie, które są i nietwórcze, nieinteligentne, i nietwórcze, inteligentne. Także są dwie zupełnie różne właściwości, czyli można mieć inteligencję przeciętną, a kreatywność bardzo wysoką na przykład. Mhm. Dobrze. No to zostawmy tę inteligencję może w spokoju już na chwilę, ale po co człowiekowi jako gatunkowi w ogóle jest kreatywność? Czy można tak powiedzieć, że to właśnie ta kreatywność zdecydowała o tym, że człowiek stał się tym dominującym gatunkiem na Ziemi? Aż tak odważnie chyba bym tego nie nazwała. Bardziej bym szukała istoty kreatywności w adaptacyjności. Myślę, że kreatywność pozwala lepiej dostosować się do otoczenia, że właśnie pozwala człowiekowi na taką lepszą adaptację do warunków, dlatego że kreatywność zakłada, że tworzymy coś nowego i wartościowego. Nowego, czyli to jest taki sposób myślenia, który wychodzi poza schemat. Potrafimy przyjąć wiele różnych punktów widzenia. Coś, co jest wpisane w kreatywność, to jest myślenie dywergencyjne, czyli takie myślenie, gdzie na jeden problem szukamy wielu różnych możliwych ścieżek rozwiązania. I mi się wydaje, że to jest bardzo adaptacyjne. To znaczy, to pozwala nam się dostosować do różnych wymagań rzeczywistości, bo wymagania się zmieniają, rzeczywistość się zmienia i takie sztywne myślenie, gdzie ktoś próbowałby rozwiązywać różne problemy i odpowiadać na różne wyzwania wciąż w ten sam sposób, taki reproduktywny, że to sprawiłoby, że jego funkcjonowanie wcale by nie było skuteczne. Więc ja myślę, że kreatywność pozwala nam dostosowanie się, że to jest taka cecha adaptacyjna. Z drugiej strony, jeśli myślimy w ten sposób, że kreatywność to jest również nonkonformizm, czyli taka niezależność w myśleniu, w działaniu, to też niektórzy twierdzą, że są takie sytuacje w życiu, kiedy trzeba trochę jednak zachować się konformistycznie, że takie przejawianie nonkonformizmu non-stop, że też byłoby nieadaptacyjne, że nie dałoby się dobrze pewnie poradzić sobie z większością wyzwań, czy ze wszystkimi wyzwaniami życia, gdybyśmy ciągle byli w oporze do norm społecznych, do zasad społecznych, do przyjętych sposobów zachowania, więc nawet osoby, które są kreatywne w tej swojej adaptacyjności, nawet one w niektórych sytuacjach zachowują się w taki sposób, żeby jednak iść z normami czy z zasadami, bo to właśnie w niektórych sytuacjach jest wymagane, czy adaptacyjne, czy pozwala na lepsze funkcjonowanie. No bo to wtedy jest też i pewien czynnik społeczny, prawda? No bo trudno funkcjonować skutecznie w społeczności, jeżeli ciągle się jest problemem dla tak. niej, nie? Tak. Ja też myślę, że to przede wszystkim chodzi o takie sytuacje społeczne, czy relacje interpersonalne. No ale współczesność to też są swoiste wyzwania, tak? No bo dzisiaj jak mamy jakiś problem, to idziemy do wujka Google albo do czata GPT teraz i już mamy gotowe rozwiązanie, ale to jest... Co? To jest śmierć w ogóle dla kreatywności chyba, nie? Myślę, że te rozwiązania, które są generowane przez sztuczną inteligencję, czy właśnie, czy które są proponowane przez jakieś tam różne wyszukiwarki, że to są rozwiązania, które bazują na dostępnych danych. To znaczy one przetwarzają coś, co już jest znane. I tutaj trudno jest oczekiwać, że to będzie coś nowego czy wartościowego, bo jest to raczej powtarzanie tych informacji, które już funkcjonują.
już są, więc te rozwiązania raczej nie będą kreatywne, ale też myślę, że kreatywność jest potrzebna po to, żeby krytycznie i refleksyjnie przyjrzeć się temu, co proponuje świat, dlatego że mamy bardzo dużo informacji, które są nieprawdziwe, jakichś fake newsów, jest dużo informacji, które są wzajemnie sprzeczne. Łatwo jest wprowadzić takie informacje, one potem zaczynają żyć swoim życiem. Kreatywność zawiera różne dyspozycje, również dyspozycje poznawcze. Jedną z takich dyspozycji ważnych w kreatywności jest właśnie krytyczne myślenie. I to krytyczne myślenie oznacza tyle, że zwracamy uwagę i na zalety, i na wady, i na mocne strony, i na słabe. I w tym krytycznym myśleniu nie przyjmuje się informacji od tak, tylko dlatego, że ona gdzieś została podana. Nie przyjmuje się jej od razu za prawdziwą, tylko my się jej przyglądamy, analizujemy. W związku z tym wydaje mi się, że nawet w podejściu właśnie do tego typu wyzwań, kreatywność też jest potrzebna, dlatego że ona ułatwia samodzielność, niezależność w myśleniu. W związku z tym z definicji powinna sprawiać, że osoby kreatywne będą z ostrożnością i z takim większym krytycyzmem podchodzić do różnych informacji i być może w mniejszym stopniu dadzą się złapać właśnie na takie informacje, które są fałszywe. Czyli samodzielność myślenia tak. też. Mhm. Samodzielność i niezależność myślenia, zdecydowanie tak. Jedną z dziedzin, którą pani się zajmuje, to jest psychologia twórczości. Czym się zajmuje psychologia twórczości? Tak w paru słowach, bo wiem, że nie mamy aż tak dużo czasu. Psychologia twórczości, bardzo ciekawy obszar twórczości i obejmuje takie zagadnienia jak na przykład osobowość ludzi twórczych, albo emocje i motywacje w twórczości, albo twórcze rozwiązywanie problemów. Ale też radzenie sobie z twórczością i w zespole, i indywidualną. Też twórczość w kontekście społecznym, to znaczy na przykład kwestia odbioru twórczości, w jaki sposób nasze cechy podmiotowe oddziałują na to, że my preferujemy określone rodzaje twórczości, na to jak postrzegamy twórczość. Ale jako odbiorcy, i jako, rozumiem, tak, twórcy. Tak, tak, dlatego że tutaj zwraca się uwagę i na to, kto jest twórcą, czyli i na to, co się dzieje w kwestii właśnie emocjonalności, motywacji, ale też jakie cechy osobowości sprzyjają twórczości, czyli patrzymy i z perspektywy twórcy, ale też z perspektywy odbiorcy. Też psychologia twórczości zajmuje się odbiorem twórczości. Ta twórczość też jest bardzo szeroko rozumiana, bo ona jest rozumiana i w kategoriach cech osoby, ale też w kategoriach środowiska i w kategoriach procesu twórczego, samego przebiegu tego procesu twórczego. Również od takiej strony poznawczej, jakie procesy poznawcze są włączone w proces twórczy, jakie procesy, jakie cechy są ważne na początku, kiedy generujemy pomysły, a jakie procesy, właściwości, zjawiska są istotne na etapie tworzenia, czy na etapie zakończenia tworzenia, czy na etapie prezentowania swojego dzieła. Twórczość też może dotyczyć samego dzieła. A drugi obszar to jest psychologia osobowości. I mnie interesują właśnie relacje między osobowością a kreatywnością, czyli cechy osobowości, które powiedzmy w jakiś sposób czy pomagają, czy jak to wygląda? Czy sprzyjają twórczości, tak? Są trzy takie grupy cech, które się wskazuje jako podstawowe dla twórczości. W tym znaczeniu, że one wspierają twórczość i sprzyjają twórczości. To jest otwartość, niezależność i wytrwałość. I otwartość to jest taka otwartość poznawcza, która polega na tym, że człowiek potrafi wyjść poza schematy, poza stereotypy, że myśli w taki sposób, gdzie włącza się szerokie horyzonty, gdzie włącza się wyobraźnię, ale też jest otwarty na nowe pomysły, otwarty jest na drugą osobę i otwarty jest na pewne wewnętrzne sprzeczności. Ludzie, którzy są twórczy, oni są również bardzo tolerancyjni, jeśli chodzi o informacje niejasne, niepełne, sprzeczne. To też jest taki rodzaj otwartości. W otwartości jest również to, że osoby twórcze włączają przypadkowe elementy do rozwiązywania twórczych problemów.
Więc nawet takie elementy codzienności, coś, co się spotka przypadkiem, coś, co się przypadkiem przeczyta, usłyszy, że też potrafią być włączone w proces twórczy. I właśnie to ułatwia ta cecha otwartości, że my potrafimy również takie nieoczywiste elementy włączyć do procesu twórczego. Niezależność to jest właśnie... Ta niezależność, o której rozmawialiśmy, samodzielność w myśleniu, niezależność w myśleniu, w działaniu, nonkonformizm, to, że ktoś nie przyjmuje pierwszego gotowego rozwiązania, ani takiego najbardziej oczywistego czy najbardziej powszechnego, tylko właśnie szuka czegoś nowego. Dzięki temu też mogą tworzyć się pomysły nowe, wartościowe, właśnie dlatego, że nie przyjmuje się świata takim, jakim jest, tylko się poszukuje ciągle. Ale z tym też, się wiąże też taka metoda, że jeżeli na przykład pracujemy nad jakimś problemem, to najpierw rozwiązania, a krytyka ich i analiza jest dopiero później. Tak. To jest właśnie ważny element burzy mózgów, z tym, że nie zawsze on jest faktycznie włączany do tego procesu, a szkoda, bo to jest właśnie istota. I to polega na tym, że najpierw generuje się jak najwięcej pomysłów i to powinno trwać długo. Nawet jeżeli się przeprowadza taką metodę burzy mózgów w zespole, to może trwać pół godziny, 45 minut i te pomysły wszystkie mają być rejestrowane właśnie dlatego, że powstawało ich jak najwięcej. I też okazuje się, że im późniejsze są pomysły, tym one są ciekawsze, tym one są bardziej twórcze, są mniej oczywiste, są mniej schematyczne, więc im dłużej trwa generowanie tych pomysłów, tym lepiej. I dopiero jak już te pomysły są wygenerowane, dopiero wtedy poddaje się je krytycznej ocenie, przy czym ta krytyczna ocena dotyczy pomysłów, a nie autorów tych pomysłów, to jest jedna rzecz, a po drugie ocena krytyczna to jest ocena obiektywna, czyli ważne jest to, żeby wskazać w tym pomyśle i mocne strony, i takie strony, które wymagają jeszcze jakiegoś dopracowania, czy może modyfikacji, ale to jest szczególnie ważne, dlatego że jeśli zatrzymamy się na pierwszym pomyśle, który się pojawi, to właśnie to będzie prawdopodobnie ten pomysł, który jeszcze będzie bardzo schematyczny, on jeszcze będzie tak, on będzie taki raczej odtwórczy. To wymaga czasu, żeby pomysły, które prezentujemy, które proponujemy, żeby właśnie one były coraz bardziej twórcze, w tym sensie, żeby były coraz ciekawsze, coraz bardziej wyłamywały się z tego schematu. Nawet jeśli wydają się głupie. Tak, nie ma czegoś takiego jak pomysł głupi czy niedorzeczny, dlatego kiedy się generuje te pomysły, to się nie zwraca uwagi na to, żeby one były realistyczne albo żeby były praktyczne, pragmatyczne, niekoniecznie ten element nowości, który jest w pomysłach, on może dotyczyć tego, że to jest pomysł, który jest ciekawy poznawczo, czyli nikt na to nie wpadł wcześniej, nie? Albo ta wartość może być estetyczna, że coś jest ładne po prostu. To niekoniecznie musi być wartość pragmatyczna. Ale przerwałem pani, przepraszam bardzo, bo jeszcze jest trzecia grupa. Tak, i wytrwałość to jest coś takiego, że osoba kontynuuje swoje działania twórcze, nawet jeśli one na tym etapie jeszcze nie są doceniane, jeśli nie są dobrze odbierane przez otoczenie. Często jest tak, że twórczy pomysł jest doceniony i przyjęty przez społeczeństwo dopiero po jakimś czasie, że musi trochę czasu minąć między prezentacją tego twórczego dzieła czy pomysłu, a jego pozytywnym odbiorem. Właśnie dlatego, że one są nowe, że one coś przełamują, że proponują coś, co było wcześniej nieznane. I ta wytrwałość jest potrzebna właśnie po to, żeby kontynuować swoje dzieło i kontynuować te działania twórcze, nawet sam proces twórczy. Mimo tego, że z jednej strony jest się zmęczonym, znużonym, nie widać efektu działań, a z drugiej strony, mimo tego, że te prace nie są społecznie docenione. Teraz pojawia się takie pytanie, czy można w sobie kształtować takie cechy i w pewnym sensie też i kreować swoją własną osobowość po to, żeby być bardziej kreatywnym. Już się zapętlamy trochę, nie?
Tak, ale to chyba tak trochę działa, w Takie takim sensie, sprzężenie że tak, zwrotne. tak jak na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Można te cechy oczywiście kształtować i to wynika też z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to wynika z tego, że najczęściej przyjmuje się i to się wydaje takim modelem najbardziej przystającym do rzeczywistości, że no wszyscy jesteśmy twórczy, w niejednakowym stopniu, ale wszyscy. W związku z tym też można tę właściwość pogłębiać, rozwijać. Można też uczyć tego, żeby patrzeć na przykład na jakiś problem z wielu różnych perspektyw, albo żeby szukać wielu różnych rozwiązań. Można uczyć myślenia krytycznego, można uczyć tego, że najpierw generujemy wiele pomysłów, dopiero później je oceniamy. Można uczyć kogoś, można też uczyć siebie, że niekoniecznie też docenienie pomysłu, taka gratyfikacja musi nastąpić natychmiast, że czasem trzeba po prostu zaczekać. I tutaj historia wielu różnych dzieł twórczych wskazuje, że rzeczywiście tak było, że nie były doceniane te dzieła od razu, że to wszystko wymagało czasu. Więc można to kształtować. To chyba nawet częściej tak jest niż inaczej. Tak, to jest reguła. Właśnie niektórzy psychologowie twórczości wskazują to jako regułę, że musi minąć czas pomiędzy wygenerowaniem dzieła a docenieniem. Też często jest tak, że twórcy, nawet w dziedzinie artystycznej, chociaż to nie jest jedyna dziedzina twórczości, ale najłatwiej jest tutaj znaleźć przykłady, gdzie ludzie szukają swojej ścieżki. Coś, co proponowali na początku, nie było doceniane i dopiero na jakimś etapie swojej twórczości coś jest docenione. Czasem też tak jest, że tworzy się reedycję jakichś płyt sprzed 30 lat na przykład. Okazuje się, że w momencie, kiedy powstawała ta płyta, że nie miała dobrego przyjęcia, a teraz ma fantastyczne, nie? Więc to jest raczej reguła. Drugą rzeczą jest to, że wszystkie cechy osobowości, w ogóle wszystkie właściwości człowieka, one są z jednej strony warunkowane jakimiś dyspozycjami biologicznymi, a z drugiej strony też ważne jest to, jak one są potem kształtowane środowiskowo, więc jedno i drugie jest istotne. No nie możemy powiedzieć, że tacy się urodziliśmy i tacy jesteśmy i już, tylko trzeba właśnie No jeszcze niektórzy te do śmierci tak utrzymują, że tak po utrzymują, prostu jest. ale to właśnie nie sprzyja rozwojowi. Tak na marginesie powiem, że psychologowie rodziny mówią, żeby się nie wiązać z takimi osobami. Jak ktoś tak mówi, to nie jest dobrym materiałem. Na No, partnera życiowego się nie będzie rozwijał. rzeczywiście ja mam w głowie parę takich osób i tym I się zgadza. zgadza się, potwierdzam, tak rzeczywiście jest. No ale jak mówimy o osobowości, to chyba nie ma takiej opcji, żebyśmy zapomnieli o ego. Jak Ego. ono z kreatywnością, bo to różne są Tylko tak, podejścia do tego, czy mówimy to o ego konstrukt, no właśnie. w takim ujęciu Freuda, bo to jest trochę co innego, czy mówimy o narcyzmie? No właśnie. No No to też właśnie. No. ciekawe, proszę rozwinąć, bo. Bo tutaj tak, to sformułowanie ego to jest takie sformułowanie, które funkcjonuje gdzieś w przestrzeni takiej potocznej. Tak. W psychologii ego to była część osobowości, która została zaproponowana przez Freuda i Freud uważał, że nasza osobowość składa się z trzech elementów: id, ego i superego. To jest oczywiście wpisane w całą większą teorię psychoanalizy, ale tak, żeby tutaj było wiadomo, o co chodzi, bo to było też ciekawe podejście do twórczości, że id to są instynkty, które mamy. I Freud uważał, że jest instynkt życia i instynkt śmierci. Instynkt życia to jest związany z popędem seksualnym, instynkt śmierci z agresją. Superego z kolei to są normy społeczne, wymagania społeczne, sumienie. Pomiędzy nimi jest ego, które próbuje połączyć te sprzeczne dążenia, bo id dąży do przyjemności. Superego dąży do powinności, w tym sensie, że mamy robić to, co nam nakazuje sumienie albo normy, albo moralność, a ego próbuje to jakoś połączyć. Natomiast jeśli chodzi o to, co takiemu sformułowaniu ego, to o co prawdopodobnie pan pyta, ja myślę, że to chodzi o narcyzm, czyli o takie przekonanie, tak, o własnej wartości, czy chodzi o wysoką samoocenę w ogóle, tak? Że tutaj z tą samooceną osób twórczych to jest sytuacja trochę bardziej złożona, dlatego że z jednej strony może być tak, że osoby, które są narcystyczne, mogą być bardziej twórcze, dlatego że takie przekonanie co do swoich możliwości, przekonanie o tym, że tworzę rzeczy wielkie, wiara też w to, co robię, ona pomaga w twórczości.
Więc narcyzm, tak, pewna taka przebojowość, ale też przekonanie, że jestem dobrym twórcą, że jestem wielkim twórcą, że tworzę coś dobrego. Myślę, że to sprzyja twórczości właśnie dlatego, że to sprzyja tej wytrwałości, że mimo tego, że nie widzę jakichś efektów swoich działań, mimo tego, że świat jeszcze nie docenia tego, co robię, i że nie dostaję nagród, nie jestem jeszcze doceniany, że w jakimś sensie takie przekonanie, no właśnie co do własnej wartości, pewna taka przebojowość sprzyja temu, że ja kontynuuję to dzieło mimo braku docenienia, więc to może sprzyjać twórczości w ale tym sensie. Ale też może i przeszkadzać, bo jak już ja jestem taki świetny i rewelacyjny, klękajcie wszyscy tu wokół, to znaczy, że nie muszę się starać za bardzo. Tak, to też może blokować, dlatego że to może sprawiać, że osoba zatrzyma się na jakimś etapie twórczości, nie tworzy czegoś nowego, a z drugiej strony nowość jest wpisana w twórczość. Więc jeśli nie ma tego elementu nowości, no to trudno też mówić o twórczości, bo w twórczości wpisane są dwa elementy. Jest nowość i jest wartościowość. I jeżeli ktoś wpadnie w rutynę i powtarza jakiś schemat, który był dotąd dobry, który jest znany. Też jeśli ktoś zupełnie nie słucha krytyki i zupełnie nie potrafi przyjąć i niczego nie zmienia, mimo tego, że to, co robi, jest nieskuteczne, no to rzeczywiście ta twórczość może być zablokowana. Przejdę, bo tak jakby żonglujemy kilkoma terminami i pani doktor jest też współautorką takiej książki Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Jakie są relacje między tymi pojęciami? Innowacyjność to jest takie pojęcie, które wytłumaczyć jest najłatwiej, dlatego że innowacyjność to jest coś, co wprowadza jakiś element nowości i to jest często odnoszone do funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji, do biznesu. Natomiast twórczość i kreatywność to są takie pojęcia, które funkcjonują w psychologii i tutaj nie ma zgody, czy one są do końca tożsame, czy nie. To znaczy są tacy autorzy, którzy uważają, że w zasadzie to jest to samo i można ich używać zamiennie. No w angielskim chyba nawet nie jest ma... Jedno słowo. Tak, jest jedno słowo, jest creativity i tyle. A u nas już jest trochę kłopot. Tak, i tak, taki niuans i trochę jest kłopot z nazewnictwem, dlatego że kreatywność, jeśli przyjmiemy, że nie oznacza tego samego, co twórczość, kreatywność dotyczy przede wszystkim cech osoby. Dotyczy tego, co jest podmiotowe. Dotyczy pewnych właściwości i kreatywność w związku z tym może być rozumiane jako pewna łatwość generowania nowych pomysłów. I w aspekcie tego obszaru, którym osoba się zajmuje, ale też w aspekcie radzenia sobie z codziennością. Natomiast twórczość ma dużo szersze znaczenie. I twórczość jest odnoszona do czterech obszarów i może dotyczyć osoby, ale może też dotyczyć procesu. Mówimy o procesie twórczym. I tutaj w zasadzie nie jest istotne, czy ten proces zakończy się stworzeniem dzieła. Nas interesuje proces. Sam proces może być twórczy. Może być dzieło twórcze, ale też mówi się o twórczym środowisku. W środowisku mogą być takie elementy, które właśnie sprzyjają twórczości, więc albo te dwa pojęcia traktuje się synonimicznie, że w zasadzie jest to samo, a jeżeli się je odróżnia, to na takiej zasadzie, że kreatywność jest węższa i dotyczy tylko osoby, a twórczość tych czterech obszarów, o których mówiłam. No to podrążę jeszcze te naukowe pani dokonania i zapytam o taki artykuł Postawa twórcza, hierarchia wartości. Jakie wnioski? Ja już nie pamiętam, ja tych artykułów stworzyłam kilkadziesiąt. To na gorąco. Wartości, a właśnie, a kreatywność. Mówiliśmy przy tym Freudzie, tak, że to super ego też to są pewne wartości. To są pewne tak? wartości, z tym, że to są pewne wartości wpisane w normy społeczne, w sumienie, w moralność. To są takie wartości powinnościowe. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o wartości i o twórczość,
nowość. To znowu, jeśli wrócimy do definicji, mamy nowość i wartościowość. I ta wartościowość oznacza, że coś jest wartościowe albo poznawczo, albo etycznie, czyli właśnie w kategorii wartości, albo estetycznie, albo pragmatycznie, czyli właśnie coś jest praktyczne w tym sensie. Inną rzeczą jest, czy może być twórczość albo kreatywność, która nie jest czymś wartościowym, to znaczy, która jest nieetyczna. Mhm. I też jest tak, że czasami to sformułowanie kreatywność jest używane w języku potocznym właśnie w odniesieniu do rzeczy, które są nieetyczne. Mówi się na przykład o kreatywnej księgowości, które to określenie zakłada, że jest tam takie balansowanie nieetyczne. No tak, albo nawet wręcz historia mówi o kreatywnych sposobach wysyłania ludzi na tamten świat, nie? Też. I to są właśnie działania nieetyczne, dlatego jest dyskusja o tym, czy można używać tego sformułowania kreatywność do takich działań, które są nieetyczne, nawet do takich, o których mówiliśmy. Czy jednak kreatywność ma w sobie coś z... Czy obowiązkowo jest tam ten aspekt etyczny. Co do tego zgody nie ma. Czasem jak rozmawiam o tym ze studentami, to też mamy tutaj różne przekonania na ten temat. Ja uważam, że kreatywność jednak ma być etyczna. To znaczy ja nie przyjmuję tego, że działania kreatywne czy twórcze mogą być nieetyczne, ponieważ uważam, że ta wartościowość, która jest w działaniach twórczych, że ona jest czymś etycznym. Natomiast jak rozmawiam ze studentami na ten temat, to zdania są podzielone i tutaj okazuje się, że nie zawsze kreatywność czy twórczość funkcjonująca w takiej przestrzeni publicznej właśnie wiąże się z etycznością, chociaż ja uważam, że powinna. Mhm. Pracuję jako biegły sądowy, więc jestem pewna, że powinna i nie przejmuję. Także może być twórczość, która jest nieetyczna. Mhm. No właśnie, a jakość życia i kreatywność, czyli poczucie szczęścia, tak? Daje to poczucie szczęścia. To się wiąże jakoś? Tak, to się wiąże. Są realizowane takie badania, które dotyczą dobrostanu, szczęścia, czy właśnie poczucia jakości życia i związku z kreatywnością. I okazuje się, że osoby kreatywne na ogół są szczęśliwsze. Również dlatego, że potrafią sobie lepiej radzić z wyzwaniami rzeczywistości, z wyzwaniami życia. Jest im łatwiej spojrzeć też na różne wydarzenia, które się im dzieją. Z takiej perspektywy nieoczekiwanej. Oczywiste, jest im łatwiej zmienić perspektywę, jest im łatwiej przetworzyć na takie doświadczenia, które stają się konstruktywne. Więc badania są i okazuje się, że osoby bardziej kreatywne również mają wyższe poczucie dobrostanu. Myślę, że to też jest związane z taką niezależnością myślenia i z pewną elastycznością w podejściu do wyzwań życia. My też mówimy o twórczości w różnych obszarach, prawda? Żeby nie kojarzyć tej twórczości tylko z twórczością artystyczną, może być twórczość też techniczna, naukowa, ale też twórczość w codziennym funkcjonowaniu. Czyli takie właśnie nietypowe, pozaschematyczne podchodzenie do różnych problemów, trudności, wyzwań, spraw, z którymi się spotykamy. No tak, ale twórcy też pewnie i często się z frustracją zmagają, więc może to też jest takie ćwiczenie, nie? Że są bardziej oswojeni z frustracją później w życiu codziennym. Tak. Nawet jest takie, funkcjonuje takie przekonanie i takie pojęcie w literaturze dotyczącej psychologii twórczości jak horror emocjonalny. I to chodzi o to, że podczas procesu twórczego doświadcza się bardzo silnych emocji i bardzo zmiennych. I to jest tak, że euforia jest z takim poczuciem gniewu, czy bezradności, czy bezsilności. Potem znowu przychodzi zadowolenie, a potem złość na coś. I te koszty emocjonalne są bardzo silne. Z drugiej strony z twórczością też wiążą się takie koszty emocjonalne, jak lęk. Lęk przed odrzuceniem, czy lęk przed oceną. Też jest tak, że osoby, które są twórcze, że też są zobowiązane do ponoszenia pewnego ryzyka. To znaczy inwestują czas, energię w coś, co nie wiadomo, czy zostanie docenione, nie wiadomo, jak zostanie przyjęte i też nie wiadomo, czy efekt będzie taki, jak twórca by tego oczekiwał, czy ten efekt będzie go zadowalał. Więc tutaj tych kosztów twórczości, takich kosztów emocjonalnych również jest sporo. Niemniej też jest coś takiego, to jest taki
dosyć nowe pojęcie w odniesieniu do twórczości. Nazywa się to takim zjawiskiem flow, czyli to, że osoby, które są twórcze i angażują się w ten proces twórczy, jeśli naprawdę są zaangażowane w to działanie, to nie czują ani znudzenia, ani znużenia, ani zniecierpliwienia, potrafią pracować bardzo długo, bardzo intensywnie i daje im to satysfakcję. I to jest tak, że jak siądą do pracy rano, to potem nagle się wieczorem orientują, że się nie ruszali, nie? Sprzed tego biurka. Więc to jest coś takiego, że to flow sprawia, że zaangażowanie w proces twórczy jest tak silne, z drugiej strony tak dające radość, satysfakcję, że właśnie nie czuje się tych wszystkich negatywnych aspektów, które są związane z wysiłkiem energetycznym, ze zmęczeniem. Ja myślę, że to by było bardzo pożyteczne, gdyby rzeczywiście twórcom uświadamiać, zwłaszcza młodym, czy tam dopiero zaczynającym, początkującym, że rzeczywiście taka droga ich czeka i że to są po prostu naturalne etapy, bo i myślę, że wielu, zwłaszcza twórców takich, którzy powiedzmy nie są przygotowani do tego jakoś teoretycznie, no jest jakoś tam targanych tym. Dobrze, no ale tak, psychologia religii to jest kolejny obszar zainteresowań. Ale religia to zwykle konserwatyzm właśnie. Właśnie nie. Właśnie są bardzo różne formy religijności. I to jest tak, że w jednym z podejść do religijności wyróżnia się taką religijność, która jest religijnością bardziej konserwatywną, taką ortodoksyjną i na drugim krańcu, bo to jest pewne kontinuum, na drugim krańcu mamy religijność otwartą, więc okazuje się, że ta religijność konserwatywna jest tylko jednym z rodzajów religijności. Ona jest rzeczywiście jest mało twórcza i jest mało adaptacyjna. Okazuje się, że to jest taka forma religijności, gdzie ludzie łatwiej poddają się stereotypowemu myśleniu, są bardziej zależni od tego, co funkcjonuje w społeczeństwie. W związku z tym ten akurat rodzaj religijności jest mało twórczy, ale też taki mało adaptacyjny, bo to jest taki rodzaj, który jest związany ze sztywnym myśleniem, z pewną taką sztywnością w podejściu do różnych problemów, no a to jest sprzeczne z twórczością. Na drugim krańcu mamy taką religijność, która jest otwarta, elastyczna, właśnie taka wychodząca poza stereotypy. Okazuje się, że ludzie przy tym rodzaju religijności funkcjonują dużo lepiej, dużo bardziej adaptacyjnie. No i generalnie też i w historii było tak, że twórca i stwórca to było tożsame przez długi czas, prawda? W średniowieczu tak było. Tak, no zresztą nawet w angielskim to jest jedno słowo, creator, nie? To jest tak samo twórca i twórca. Tak. Ale to też było związane z tym, właśnie ogólnie patrzono i na człowieka, i na Boga, że tylko Bóg może być twórcą, tak? Że Bóg jest twórcą wszystkiego, tak. że Bóg stwórca. No ale podobnie też w starożytności na przykład, tak, że był demiurg, czyli tworzenie czegoś z niczego, nie? Ex nihilo. Tak. No dobrze, ale z kolei skoro człowiek na obraz i podobieństwo, no to jednak chyba musi być twórczy. Psychologia religii zajmuje się tym, jak ludzie o religijności myślą. Nie zajmuje się tym, czy Bóg rzeczywiście jest, czy nie, czy istnieje ta rzeczywistość transcendentna, czy nie. Psychologia religii w ogóle nie wchodzi w te obszary. Ta dziedzina twórczości zajmuje się tym, w jaki sposób ludzie myślą o rzeczywistości transcendentnej, czy jest to konstruktywne, czy destrukcyjne dla ich rozwoju, czy religijność może wspierać, czy wręcz przeciwnie, czy może być źródłem stresu, w jakim obszarze i tak dalej. Ale samym istnieniem rzeczywistości transcendentnej to nie my, teologowie. Ale mimo wszystko trudno są się do tego odnieść. Historia zna twórców, artystów wielkich, którzy jednak byli bardzo religijni. Tak, bo to są różne rzeczy, nie? Byli tacy, którzy byli bardzo religijni, byli tacy, którzy byli zupełnie niereligijni, byli tacy, którzy się wahali. I też jeśli chodzi o jakość życia, to najgorzej mają ci, którzy się wahają. Więc myślę, że u twórców było podobnie. Że jeśli są zmagania religijne, jakiś taki wewnętrzny rozdźwięk pomiędzy wiarą w Boga, a na przykład sprzeciwem wobec instytucji Kościoła, to tego typu zmagania, one obniżają
obniżają poczucie jakości życia. Natomiast jeżeli ludzie są pewni co do swoich przekonań religijnych, to znaczy są pewni, że wierzą, niezależnie od wyznania, czy są pewni, że nie wierzą, to wtedy w obu tych grupach poczucie jakości życia jest dosyć wysokie, ponieważ oni wiedzą, jakie mają zasoby, wiedzą, jaka jest ich sytuacja, tak? Czy mogą się odwoływać do tej rzeczywistości transcendentnej, czy nie. Najgorzej mają ci, którzy się wahają i zmagają wewnętrznie. Miotają, tak jest, tak jest. I myślę, że u twórców, artystów, że było podobnie. Wrócę do tego, co pani doktor wspominała wcześniej, czyli elitarność kontra egalitarność. Co nauka, psychologia mówi na ten temat, jeśli chodzi o kreatywność? Tak, te dwa podejścia, jak wcześniej rozmawialiśmy, one są obecne w psychologii, aczkolwiek dzisiaj najbardziej popularne jest właśnie to podejście egalitarne, że wszyscy jesteśmy twórczy, ale w niejednakowym stopniu, że ważna jest twórczość subiektywna. Ona jest ważna również dla naszego rozwoju i też dla naszej jakości życia. I też ta twórczość subiektywna, ona jest często włączona w działania arteterapeutyczne, właśnie po to, żeby podnosić jakość życia osób, które uczestniczą w tych działaniach. Bo to jest tak, że jest tutaj taki element projekcji, że ludzie wyrażają siebie, wyrażają swoje oczekiwania, swoje potrzeby, swoje emocje poprzez działania plastyczne, czy muzyczne, czy taniec na przykład, czy poprzez teatr, czy działania teatralne. I to jest bardzo ważne i w kontekście emocji, które odczuwamy, też w kontekście radzenia sobie z emocjami, ze stresem. Bo też jeżeli wyrazimy swoje uczucia czy swoje emocje, nazwiemy je nawet w taki sposób niewerbalny, bo czasami jest łatwiej nazwać je inaczej niż słowami, prawda? Czasem łatwiej jest to wyrazić ruchem, czy dźwiękiem, czy poprzez działania plastyczne. I wtedy nazwanie tych emocji, nadanie im konkretnego kształtu ułatwia poradzenie sobie z nimi, bo wiemy, co to jest. Tak, jeżeli mówimy o tym, że to jest egalitarne, no to mówimy też o społecznej roli kreatywności, tak? Czyli jest pani promotorką takiej pracy doktorskiej Społeczne i techniczne kontekste kreatywności. To wyczytałem, to chyba niedawno, bo ze 2 lata temu taki doktorat powstał. Tak, tak, to na innym wydziale, co prawda. Rzeczywiście miałam przyjemność wielką być promotorem pomocniczym tej pracy. W tej pracy stawia się taką tezę, że kreatywność jest fenomenem głównie społecznym, a nie jednostkowym. To tak, ciekawe, bo mi się zawsze wydawało, że jest odwrotnie. Tak, z tym, że tutaj samą kreatywność można rozpatrywać z wielu różnych punktów widzenia. Tak? Oprócz tego, że zajmuje się nią psychologia, zajmuje się też pedagogika, zajmuje się filozofia i zajmuje się socjologia. I ta praca, o której mówimy, bardzo dobra zresztą, to była praca, która pisana była z takiej określonej perspektywy. Ona była bardziej pisana z perspektywy socjologicznej. Rzeczywiście tutaj taką tezę wykazano, że jest to ważny fenomen społeczny. Z perspektywy psychologii jest trochę inaczej, bo to też każda z nauk przyjmuje swój sposób widzenia świata, pewne obszary są akcentowane, inne traktowane są jako takie komplementarne. Ja myślę tak na marginesie, że to jest bogactwo, nie? Bo to też pokazuje, jak różnie możemy popatrzeć na człowieka czy na społeczeństwo z tak różnych perspektyw, że to jest tak mniej więcej, jak przywołuje się taką metaforę ze słoniem, że jak inaczej sobie wyobrazimy słonie, jak tylko dotkniemy jego nogi, inaczej jak ucha, inaczej jak siądziemy na grzbiecie. I mniej więcej tak samo jest takim z obszarami różnymi ludzkiego funkcjonowania, takimi jak kreatywność, że trochę inaczej patrzy na to psychologia, trochę inaczej to postrzega socjologia, trochę inaczej filozofia. Z perspektywy psychologii to jest tak, że to jest ważny fenomen podmiotowy, ale społeczny też. I nawet w psychologii twórczości, jak się mówi o twórczości, o rozwijaniu twórczości, to analizuje się między innymi taką perspektywę jak twórczość zespołową, czy twórczość grupową. Po pierwsze, czy twórczość w grupie może być skuteczniejsza niż twórczość jednostkowa? Bo okazuje się, że tak, że może być. Po drugie, czy rywalizacja w grupie sprzyja twórczości, czy nie sprzyja, czyli też taki aspekt społeczny. Po trzecie, mamy też wśród tych 4 różnych aspektów twórczości, mamy ten 4, czyli właśnie społeczeństwo, ten aspekt środowiskowy. Więc te elementy społeczne też są w psychologii twórczości uwzględniane. Ale psychologia, nawet jeśli patrzy na zjawiska społeczne, to jednak postrzega je bardziej z wyakcentowaniem
rozumieniem jednostki niż tej roli społecznej. Także tutaj myślę, że to akcentowanie w pracy akurat tego społecznego wymiaru kreatywności, ono absolutnie nie jest sprzeczne z tym, jak psychologia to widzi, bo ta praca była interdyscyplinarna, pisana z kilku różnych obszarów i z kilku różnych dziedzin, więc to też taką było dodatkową wartością tego spojrzenia. Więc tutaj była bardziej wyakcentowana taka właśnie perspektywa społeczna. Psychologia twórczości też tę perspektywę społeczną uwzględnia. Niemniej z pozycji psychologii to raczej akcentuje się znaczenie dla jednostki. A czy można powiedzieć, że kondycja społeczeństwa tak ogólnie rzecz biorąc też jest związana z poziomem kreatywności w nim? Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że to, jak my funkcjonujemy jako społeczeństwo, jak funkcjonujemy gospodarczo, ekonomicznie, ale też kulturalnie, to jest też związane z poziomem kreatywności, ponieważ tak jak wcześniej rozmawialiśmy o kreatywności pod kątem adaptacyjności, to myślę, że podobnie jest z poziomem funkcjonowania społeczeństw. Że też są takie badania, które pokazują, że na przykład poziom komizmu, to wczoraj rozmawialiśmy na zajęciach o tym, to było takie bardzo ciekawe, właśnie jedna ze studentek opowiadała, że pisała o tym pracę, że poziom komizmu wzrasta w trudnych społecznie sytuacjach, że wtedy, kiedy społeczeństwo jakieś kryzysy przeżywa, trudne sytuacje, to jest czas wojny na przykład, mi to też się skojarzyło ze stanem wojennym, czy z jakimiś tam bardziej takimi współczesnymi wydarzeniami, które były trudne dla społeczeństwa, były trudnym wyzwaniem, że u ludzi wzrasta poczucie komizmu, że jest taka potrzeba, żeby humorem trochę ograć te trudne sytuacje. Ja myślę, że takie włączenie komizmu i włączenie innej perspektywy, że faktycznie pomaga w radzeniu sobie z różnymi trudnościami, ale znowu włączenie właśnie krytycznego myślenia, włączenie myślenia dywergencyjnego, czyli takiego, gdzie my szukamy wielu możliwych rozwiązań dla jakiegoś problemu. Uważam, że to sprzyja rozwojowi społeczeństwa. No ale teraz może to też nie jest jakaś nowość wielka, ale doświadczamy czegoś takiego, że już nie za bardzo możemy krytykować nawet niektórych rzeczy, już nie bardzo możemy się z niektórych rzeczy wyśmiewać dzisiaj. To jest problem, nie? Trochę jest, a trochę też to wynika stąd, że to wyśmiewanie też często jest związane z naruszaniem czyichś granic. Tymczasem krytyka konstruktywna, która również jest realizowana w ramach myślenia twórczego, to jest taka krytyka, która pozwala nam ujawniać nasze emocje czy nasze przekonania, ale bez naruszania granic drugiej strony. To znaczy mówię to, co mi się podoba, to, co mi się nie podoba, ale ja nie wchodzę w prywatną sferę drugiej osoby. I myślę, że takie wyśmiewanie się czy krytykowanie, które jest obecne w przestrzeni publicznej, że ono jednak, nie wiem, czy pan podziela moje przekonanie, że czasami jednak narusza granice drugiej strony. No tak, w tym sensie, że bardziej dotyka... Bardziej jest ad personam tak, niż ad rem, tak? Niż ad rem, a powinno być ad rem zdecydowanie. Czyli warto byłoby się skupić na konkretnym zachowaniu czy na konkretnym pomyśle, a nie atakować drugą stronę. Czyli to jest tak, że często właśnie w takim popularnym radzeniu sobie z trudnościami jest tak, że ta krytyka odnosi się do osobowości, przeszłości, jakichś decyzji drugiej osoby. To są prywatne rzeczy, nie? To są też takie kwestie, gdzie osoba w ten sposób, no, zaatakowana, trzeba to tak nazwać, ona musi się bronić, ona też może bronić się atakiem, ale tutaj naruszane są pewne granice. Myślę, że jeżeli to jest krytyka, która dotyczy zachowania kogoś, czy pomysłu i my się na tym zachowaniu koncentrujemy, nie wchodzimy w takie obszary personalne, to myślę, że to jest dużo bezpieczniejsze. Ale teraz jeszcze wrócę do tych społecznych aspektów, bo tak myślę o tym, co pani doktor powiedziała, że rzeczywiście ta jakość czy tam kondycja społeczna jest wyższa tam, gdzie jest wyższa kreatywność, ale jednak w społeczeństwach jest coś takiego jak taka immanentna niechęć do zmian. Nie? No tak, ale rozwój to zmiany. No, ale nie ma czegoś takiego. No jest tak, nie lubimy zmian generalnie. Ja myślę, że myśli pan, że to jest aż tak... No.
Chyba jest. Szerokie. Znaczy nie wiem, co psychologia na to powie, czekam. No jak to psychologia, no ludzie są różni, po prostu ludzie są różni. I to jest tak, że myślę, że tutaj można przyjąć dwie postawy. Albo jesteśmy nastawieni na zmiany i akceptujemy to, że te zmiany są i będą. I zmiany są wpisane w rozwój. Tam, gdzie nie ma zmian, nie ma rozwoju. Tutaj jest krótka zasada i to jest tak, że część osób przyjmuje to, że są zmiany i jest na te zmiany otwarta i wpisuje się w te zmiany bardzo łatwo. Myślę, że też to było widać w momencie, tak, jeśli mówimy o rozwoju społeczeństw, transformacji ustrojowej, że też część osób łatwo weszła, prawda, w tą nową rzeczywistość, dostosowała się łatwo do tych zmian i myślę, że to były takie osoby bardziej kreatywne, ponieważ one potrafiły zmienić swoje myślenie, a były takie osoby, które się zupełnie nie potrafiły odnaleźć. Nie? Druga taka skrajna postawa to jest taka, że osoba nie chce zmieniać nic. I to jest taka postawa trochę obronna. To znaczy, że ja przede wszystkim dbam o to, żeby utrzymać to, co jest. Status quo. Żeby utrzymać status quo. I to jest taka postawa obronna, ponieważ życie wymaga ode mnie zmian. To nawet to, że są takie zmiany rozwojowe, że ludzie się starzeją. Więc jak twierdzą niektórzy, no starzejemy się od urodzenia w zasadzie. Nie stajemy się coraz starsi. Że są takie zmiany związane z nowymi zadaniami, które są wpisane na każdy etap życia. Mamy nowe role społeczne, mamy nowe role życiowe i nie możemy udawać, że tych zmian nie ma. Takie okopanie się na swoim stanowisku i taka obrona przed tymi zmianami powoduje, że ludzie się nie rozwijają, a wręcz przeciwnie, że to jest takie bardzo destrukcyjne, ale są też i takie postawy. Trudno mi jest powiedzieć, jak to jest w społeczeństwie. Wydaje mi się, że faktycznie tak jest, że tak jak to jest wpisane w prawidłowość twórczości, że coś, co jest proponowane na początku jako nowe i wartościowe, to na początku budzi opór społeczeństwa, ale jeśli jest konsekwencja, to po jakimś czasie ludzie to przyjmują. Że to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że potrzebny jest ten czas. I to jest naturalne. I że zazwyczaj tak jest, że nie od razu, tylko potrzebny jest czas. Nie wiem, czy pan pamięta taki moment, jak wprowadzono taką decyzję, że nie będzie już darmowych torebek foliowych, reklamówek w sklepach, tylko trzeba będzie za to płacić. Też na początku był duży bunt przeciwko temu i ludzie się nie zgadzali, protestowali i nie chcieli i tak dalej, no ale teraz wszyscy się do tego przyzwyczaili, nauczyli i jakoś sobie radzą, tak? Albo noszą te zakupy w stercie na ręku, albo chodzą ze swoimi torbami do sklepu, albo po prostu płacą jakąś tam niewielką kwotę za dodatkową reklamówkę. Więc to jest tak, że ten początkowy opór, że ludzie nie chcą zmian, może być naturalny, ale też potem najczęściej przychodzi tak, że jednak duża część społeczeństwa te zmiany przyjmuje. Mhm. Cała wiadomo, historia że techniki chyba właśnie to jest jeden ciąg takich zdarzeń, że każdy wynalazek był wyklinany od czci i wiary, maszyna parowa, samochód i tak dalej, i tak dalej. Szef IBM-a powiedział, że nie ma żadnego sensu, żeby ktoś miał komputer w domu na przykład. Tak było. Tak było i też czasami wynalazki wyprzedzały swoje czasy i wymagały czasu, żeby były przyjmowane. Wydaje mi się, że tak było z Kodakiem, że oni opracowali fotografię cyfrową, to pan pewnie będzie wiedział, zanim w ogóle komputery były powszechne. W związku z tym ten ich pomysł był za szybki. Tak. On wyprzedzał rozwój technologiczny, prawda? To też jest takie częste zjawisko, że ktoś, kto wpada na jakiś pomysł i nawet opracuje już w miarę praktyczne rozwiązanie, to się nie przyjmuje, a dopiero kto inny za jakiś czas to bierze. No z Windowsami tak było. Przecież to nie jest ani pomysł Steve'a Jobsa, ani Billa Gatesa, tylko to inna firma pierwsza wyszła z okienkami. No też tak czasami bywa, że jeszcze świat nie jest gotowy, prawda? Że, również to wymaga czasu po to, żeby klimat był odpowiedni, żeby dany wynalazek został przyjęty, ale to, że ktoś przetwarza czyjś pomysł, czy ktoś korzysta z gotowych elementów, ale z tych elementów, które są znane, tworzy coś nowego, to też jest twórczość. Ponieważ twórczość dzisiaj rzadko polega na tym, że tworzymy coś zupełnie nowego. To raczej chodzi o to, że wykorzystujemy w inny sposób. Albo przetwarzamy jakoś, nie?
Tak, przejdę na ten indywidualny właśnie wymiar, bo twórcy, artyści, też wynalazcy mówią często o takim eureka zjawisku, albo jakieś olśnienie, albo jakieś objawienie doznają. I to... Aha, efekt czasami. No tak, też mówi się efekt aha. I istnieje takie powiedzenie, czy taka myśl, że kreatywność to jest wydobywanie czegoś z podświadomości, jakiejś idei. Inni mówią, że to mit i w ogóle bzdura, co psychologia mówi na temat takich zjawisk i podświadomości. Tutaj takim nurtem w psychologii, który zajmował się nieświadomością, była psychoanaliza i rzeczywiście Jung, w psychoanalizie... Tak? Freud najpierw, potem Jung, tak, jego uczeń. I rzeczywiście... W psychoanalizie podejście było takie, że każde nasze zachowanie motywowane jest w sposób nieświadomy. I właściwie motywowane jest po pierwsze tymi popędami, o których mówiliśmy, tak, instynkt życia, instynkt śmierci, a po drugie jest motywowane doświadczeniami wczesnodziecięcymi, czyli coś, co się zadziało w pierwszych kilku latach naszego życia, pięciu, sześciu. I w tym sensie jesteśmy zdeterminowani i nasze zachowanie już w dorosłym życiu jest nieświadomie motywowane tymi właśnie czynnikami, o których mówiłam. I tutaj rzeczywiście twórczość jest z jednej strony czymś nieświadomym, a z drugiej strony też jest takim rodzajem mechanizmu obronnego, który się nazywa sublimacją. Czyli to jest takie znajdowanie jakiegoś ujścia innego niż naturalne dla energii seksualnej. Właśnie uważa się, że to może być generowane właśnie w postaci twórczości. Współcześnie uważa się, że nie tyle nieświadomie możemy coś przetwarzać, co raczej automatycznie. I może być tak, są takie koncepcje, które się nazywają koncepcjami inkubacji. To jest takie ciekawe zjawisko, że... jeśli my pracujemy nad jakimś problemem twórczym, mamy coś wymyślać, opracować, chcemy, żeby to było coś nowego, myślimy o tym, nic nam ciekawego nie przychodzi do głowy i jeżeli przestaniemy o tym myśleć w sposób świadomy, to znaczy przekierujemy swoją uwagę na coś innego, zajmiemy się czymś innym, to, mówiąc kolokwialnie, z tyłu głowy, czyli w naszym umyśle i tak ten pomysł jest przetwarzany. I my się zajmujemy czymś innym, ale nasz pomysł jest przetwarzany ciągle, z tym, że to nie jest traktowane jako coś, co się dzieje nieświadomie, tylko jako coś, co się dzieje automatycznie, poza tymi głównymi czynnościami, którymi my się zajmujemy w sposób intencjonalny. I rzeczywiście u wielu twórców jest tak, że to zjawisko inkubacji występuje. To znaczy, że im się wydaje, że przestali już o tym myśleć, tak, i nagle wpadają na jakiś pomysł. To z ich perspektywy to jest nagle, ale tak naprawdę ten pomysł gdzieś tam z tyłu głowy w naszym umyśle był ciągle przetwarzany, jakby na drugim planie. No tak, ale też zwłaszcza u artystów pojawiają się tak zwane odmienne stany świadomości, w różny sposób indukowane, tak to powiedzmy, sztucznie lub naturalnie. Co psychologia na to? To okazuje się, że przy takich odmiennych stanach świadomości ocena artysty co do jakości swojego dzieła jest różna od obiektywnej oceny jakości tego dzieła. To znaczy artystom się wydaje, że stworzyli dzieło swojego życia i że jest to absolutnie fantastyczne. Natomiast potem już przy takiej ocenie na trzeźwo okazuje się, że to jest zupełnie przeciętne. Dlatego te odmienne stany świadomości są takie... przereklamowane. Trochę tak. No ale Dorsi jednak stworzyli coś. Nie wiadomo, co by stworzyli bez odmiennych stanów świadomości. To prawda akurat. To prawda akurat. No super, świetnie. No ale też Dorsi, to wiadomo, że klimat był taki, że no wówczas większość społeczeństwa, no może nie większość, ale znaczna część społeczeństwa i twórców i odbiorców nawet, tak? Mało kto nie był w tym nurcie, powiedzmy. Tak, mało kto nie był w tym nurcie. Skąd w ogóle zainteresowanie tą dziedziną? Psychologią twórczości. Interesowała mnie jeszcze w szkole średniej. Trochę taką aktywnością twórczą też się zajmowałam. Tak zupełnie amatorsko oczywiście. No, i na takim poziomie. Ja nie wiem, czy ktoś o tym wie. Zajmowałam się trochę dziennikarstwem i w takich lokalnych czasopismach prowadziłam takie działy, gdzie młodzież mogła swoje jakieś felietony, opowiadania, swój punkt widzenia. To się całkiem cieszyło dużym powodzeniem.
zdaniem. Też trochę zajmowałam się poezją, trochę zajmowałam się tak amatorsko malarstwem. No i oczywiście wpadłam w takie zjawisko, o którym mówią często pedagodzy twórczości. To znaczy, że kiedy zaczyna się studia, to też jest związane z tym kryzysem, o którym mówiliśmy, że kiedy zaczyna się studia, to wchodzi się w nowe środowisko, trochę ten konformizm się nasila i wtedy najczęściej osoby, które nawet wcześniej zajmowały się twórczością, tę twórczość zarzucają, gubią, tak, że dopiero potem potrzeba takiego momentu, kiedy już nie trzeba się dostosować do otoczenia, nie trzeba szukać tej akceptacji grupy społecznej i ludzie wtedy trochę mają więcej odwagi nawet, żeby zająć się twórczością z powrotem. Po studiach dostałam pracę w Zakładzie Psychologii Ogólnej, który był kierowany przez pana profesora Popka. Pan profesor Popek zajmuje się nadal twórczością. Zajmuje się z kilku różnych perspektyw, ponieważ jest i psychologiem, ale też jest aktywnym twórcą. I w zasadzie tutaj wydaje mi się, że to była taka bardzo ważna postać dla mojego zainteresowania twórczością. Bardzo wiele mu zawdzięczam i rzeczywiście i tak, jeżeli chodzi o taki rozwój osobowy, twórczy, ale też jeżeli chodzi o takie naukowe zainteresowanie twórczością. Pamiętam, że jak zaczęłam pracę, to było takie bardzo zaskakujące, ale takie bardzo symptomatyczne, że pierwsze pytanie mojego nowego szefa, wcześniej się nie znaliśmy, kończyłam inną uczelnię. I pierwsze pytanie pana profesora było, czy pani lubi poezję? Lubię, więc mogliśmy zacząć rozmowę, ale to było takie pytanie, bardzo takie nieschematyczne, jak na pierwsze pytanie do nowo przyjętego pracownika, więc już wtedy wiedziałam, że to jest taka postać bardzo niezwykła. A co teraz na tapecie? Teraz na tapecie są analizy dotyczące jakości życia studentów i różnych takich właśnie podmiotowych uwarunkowań jakości życia. Też całkiem niedawno ukazał się taki artykuł napisany wspólnie z panią profesor Kuśpit, gdzie piszemy o samoocenie osób uzdolnionych. Też taki bardzo ciekawy, z bardzo ciekawymi wnioskami, bo piszemy o samoocenie, ale też o takim funkcjonowaniu społecznym i o tym, jak takie różne stereotypy, też przekonania, które gdzieś funkcjonują w klasycznej literaturze, jak one się mają do takiego współczesnego funkcjonowania osób zdolnych. A ambicja na przyszłość? Jakaś grubsza? No, być twórczym, tak? Tak, w pracy, w szkole, w nauce. Tak. Dobrze, zanim zakończymy, to jeszcze 5 szybkich pytań. Pierwsze pytanie zwykle jest o taką nieszablonową, niesłownikową, nieencyklopedyczną definicję kreatywności, ale panią to zapytam wyjątkowo o definicję kreatywności z punktu widzenia psychologii, czyli taką akademicką. No jednej nie ma, tak? Tych definicji są, ktoś nawet to policzył, że setki, to idzie w setki. I tak jak mówiliśmy wcześniej, kreatywność może być rozumiana jako cecha osoby, taka gotowość i łatwość w generowaniu nowych pomysłów. Może być też tożsama z twórczością, można ją sprowadzić właśnie do nowości, wartościowości. Stein miał taką definicję, ona jest klasyczna, to są lata 60. ubiegłego wieku, ale ciągle jest przywoływana, że twórcze jest to, co jest uznawane za nowe i wartościowe przez pewną grupę osób i w określonym czasie. Co znaczy, że nie wszyscy będą to uznawali za nowe i wartościowe i to też znaczy, że nie zawsze. Czyli może się zmieniać. Tak, nawet się zmienia i to jest z definicji. Że na jakimś etapie pewien wynalazek, propozycja, koncepcja naukowa czy dzieło artystyczne może być uznawane za twórcze, a potem przestaje być uznawane za takie, albo odwrotnie, że zaczynamy dostrzegać, że jest tam jakiś element nowości, wartościowości. Pewna grupa osób zaczyna to dostrzegać dopiero po jakimś czasie. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności? Otwartość. Spośród tych wszystkich właściwości, o których mówiłam, ja bym chyba stawiała na otwartość, dlatego że to ona decyduje o tym, że ludzie myślą w sposób elastyczny, że potrafią szukać wielu różnych rozwiązań, że nie zamykają się na jeden sposób myślenia, że otwartość wydaje mi się, że też oznacza taką otwartość na innych ludzi, otwartość również na odmienne poglądy, na odmienne style życia, więc ja bym wskazała tutaj otwartość. A jeden morderca kreatywności?
No tutaj bym powiedziała, że chyba sztywność myślenia. Bo ta sztywność myślenia, ona może dotyczyć i jakiejś konkretnej aktywności, którą się zajmujemy, ale też sztywność myślenia może dotyczyć patrzenia na innych ludzi, patrzenia na to, na ich decyzje, oceniania ich decyzji, że taka sztywność oznacza po pierwsze zamknięcie na inne perspektywy, ale też sztywność oznacza właśnie takie coś, co jest przeciwne rozwojowi, bo sztywność to było takie właśnie no, okopanie się na swoim stanowisku i taka postawa obronna, więc ja bym wskazała sztywność myślenia. Bo nawet jeżeli będzie niesprzyjające środowisko, ale osoba będzie elastyczna, to ona sobie poradzi w tym środowisku. A osoba, która ma sztywne myślenie, to niezależnie od tego, jakie los jej będzie dawał szanse i ułatwienia i propozycje, to wydaje mi się, że po prostu z tego nie skorzysta. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Myślę, że zaufać sobie. Zaufać sobie i zaufać swoim pomysłom i próbować. Czasem się uda, czasem się nie uda, jest to wpisane, ale próbować. Jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Myślę, że starać się o zmianę swoich nawyków codzienności. To znaczy, jeśli codziennie wracamy jakąś jedną drogą z pracy do domu, czy z uczelni do domu, to wracać inną ścieżką. Jeśli zwykle spędzamy weekendy w określony sposób, to spędzać inaczej. Tak, żeby takie swoje codzienne nawyki, które mamy, żeby spróbować zmienić. Jeśli chodzi o taką twórczość codzienną, to myślę, że to może być fajne podejście i też myślę, że warto ćwiczyć kreatywność właśnie w takim w szukaniu też różnych rozwiązań na dany problem. Tak, żeby nie przyjmować pierwszego gotowego rozwiązania, tylko szukać innych ścieżek. Gdzie można obserwować pani dzieło? Pani, to co pani, pani pracę, to co pani robi, gdzie można znaleźć artykuły, książki? Spis tych wszystkich artykułów i książek, które tworzyłam, również we współautorstwie z współautorami, ze współtwórcami, jest na stronie internetowej Instytutu przy moim nazwisku, także zachęcam, tak, zapraszam. Bardzo proszę, żeby pani mi przysłała linki wszystkie do tego, co tam chce pani umieścić w opisie, to wszystko damy. Tak rozmawiając, przyszła mi do głowy taka myśl. Nie wiem, czy to się praktykuje. Kiedyś to się praktykowało na uczelniach, tak zwany wolny słuchacz. Można przyjść do pani na wykład? Czy to jest w tej chwili już nierealna historia? Ktoś spoza uniwersytetu może przyjść na pani wykład? Raczej się tego nie praktykuje. Natomiast na uczelni w ramach naszego wydziału też realizujemy dużo konferencji, seminariów, spotkań i tutaj już te spotkania są otwarte i na te zajęcia. To są czasami wykłady, ale też często są warsztaty czy takie zajęcia quasi-warsztatowe, także zapraszamy. Dobrze, to będziemy to wszystko informować. Mamy na Facebooku taką grupę skupioną wokół podcastu i tam takie informacje wrzucamy. Jeżeli pani korzysta z tego szanownego medium, to zapraszamy oczywiście do grupy również. I cóż, no ja serdecznie dziękuję pani doktor za tę rozmowę. Ja dziękuję również bardzo.